bez żadnego przygotowania odegrałem już parę ról. Odegrałem już konformistę i buntownika, amanta i rogacza. Odegrałem już młodzieńca, więc należy się spodziewać, że przyjdzie mi odegrać starca. Ale po co się martwić? Niedługo będę miał kolejne wejście i odegram starca improwizując. Jak improwizowałem wszystko, ani lepiej, ani gorzej. Jak leci, jak się da. Dziękuję. Jak odpowiadał pan w dzieciństwie na pytania cioć, a ty, Sławku, kim chcesz zostać, jak dorośniesz? Pamięta pan? Bardzo dobrze pamiętam. Chciałem zostać kominiarzem, tramwajarzem, to znaczy motorniczym, bo taką bardzo piękną korbą kręcił mosiężną wtedy, to było dawno, ułanem polskim, konduktorem kolei, bo wtedy za darmo mógłbym podróżować i bez przerwy, a koleje były wtedy, lokomotywy były parowe i to bardzo ładnie wyglądało. Jak wspomina pan szkołę, tę taką najwcześniejszą na poziomie szkoły podstawowej? Najwcześniejszą wspominam z pewnym oburzeniem, które potem mi przeszło, dlatego że to było na ulicy Lubomirskiego, szkoła imienia Świętego Mikołaja. I zaprowadzono nas, chłopców, to była, szkoły były wyłącznie wtedy niekoedukacyjne. Znaczy chłopców, mieliśmy po 7 lat. I było tam masę misiów pluszowych i klocków i wszystkiego. Więc ja myślałem, że to tak już będzie zawsze w tej szkole, a tymczasem okazało się, że nie, bo potem klocki zabrano, misie zniknęły i została ala makota, więc uważałem to za niesprawiedliwość. Czy lubi się pan otaczać pamiątkami? Lubię niektóre przedmioty, które mi coś mi przypominają, niektóre fotografie, które trzymam na pewno nie na wierzchu. Niektóre dokumenty, których też nie trzymam na wierzchu i to wszystko. A czy miewa pan czasami takie pragnienie, by zacząć wszystko od nowa? Nie, ja mam pragnienie zupełnie odwrotne, żeby już nareszcie nie musieć. Pierwsze chciałem jeszcze raz Sławomirowi złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. To jest dla mnie bardzo wielkie przeżycie, ponieważ dokładnie po 10 latach od festiwalu spotykam się tutaj. Mrożek jest we wspaniałej formie, z czego się bardzo cieszę. I jeśli mogę sobie pozwolić na taką nutę tkliwości, powiedzmy, to dla mnie jest on kimś bardzo ważnym, nie tylko jako znakomity dramaturg i pisarz, ale jako człowiek, ponieważ on nauczył mnie kilka rzeczy bardzo niezwykłych. I to wbrew mojemu charakterowi. Mianowicie nauczył mnie tego, że czasem siedząc 4 godziny i w ciągu tych 4 godzin słuchając muzyki i mówiąc kilka zdań, można powiedzieć więcej niż gadając byle jak, byle co i byle o czym. Nauczył mnie lojalności w przyjaźni.
nauczył mnie, że korespondencja jest rzeczą bardzo ważną. To znaczy on mnie nauczył tego, że kiedy napisałem do niego list, a nie mógł odpisać, wtedy przynajmniej przysyłał karteczkę, że list dostał i że bardzo za to dziękuję. To nie jest zresztą prawdą, że Mrożek jest jakimś takim strasznie ponurym człowiekiem. On po prostu musi się czuć bezpiecznie. Kiedy czuje się bezpiecznie, oczywiście najlepiej w małym towarzystwie, wtedy naprawdę jest człowiekiem nie tylko, który mówi, ale także, który śpiewa, a nawet tańczy. Myślę, że zdarzyła się Mrożkowi wielka przygoda, która rzadko się zdarza pisarzom za życia. Mianowicie na Mrożku wychowuje się już trzecie pokolenie. I ja z największą przyjemnością widzę, jak moi studenci w Szkole Teatralnej na Uniwersytecie z takimi samymi wypiekami, z takim samym uśmiechem czytają na przykład Ucieczkę na południe, jak ja to kiedyś czytałem. W naszej grupie co razy właściwie się trzymaliśmy, chodziliśmy na jakieś zabawy, spotkania, to mieliśmy taką lekką, trochę zazdrościliśmy mu jednej rzeczy, mianowicie duże miał powodzenie u kobiet. Był wysoki, najwyższy z nas, przystojny, bardzo elokwentny i jakoś umiał nawiązywać kontakty z płcią odmienną. Czy on... jakby to rzecz dobrze pozuje, czy on to lubi, ja tego nie umiem powiedzieć, nie sądzę, ale czy lubi, nie sądzę. Natomiast czy dobrze pozuje, on jest dość taki człowiek jakby skryty, wewnętrznie zamknięty i to myślę, że na tych zdjęciach też widać, aczkolwiek doskonale docenia formę, czuje sam siebie, to widać na tych wszystkich kadrach, gdzie on bardzo precyzyjną kreską sam siebie jakoś stylizuje. Także to, myślę, jego współudział był duży. Zdarzyło się panu ulec legendzie, mitowi jakiejś osoby? No, zaczęło się od marszałka Piłsudskiego na pewno. Zaocznie oczywiście. Miałem 5 lat wtedy. Miałem 5 lat jak umarł. Potem Maścicki też był. Prezydent Maścicki owszem podobał mi się. Ryt Śmigły też, ale to nie to samo oczywiście co Piłsudski. Potem słyszało się podczas wojny, okupacji, dla nas to była okupacja raczej niż wojna, o Sikorskim w Londynie. Potem tuż po wojnie był Mikołajczyk, sam skandowałem Mikołajczyk na rynku głównym w Krakowie, kiedy była manifestacja i tam, dopóki nie zaczęto strzelać z okien UB i wtedy zacząłem uciekać. No a potem, co jest w sprzeczności z tym, co powiedziałem przed chwilą, zaczął mnie bardzo imponować marszałek Stalin. Imponował mi tak około od 3 do 4 lat. Znaczy, jak już umierał, to już było, u mnie już nie miało tak dobrze. Jakie miejsce w pana życiu zajmowały, czy zajmują kobiety? W jakie miejsce? No, w miejscach naczelne. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz.
alegre me decía, qué alegre me decía. ¿Dónde vivía? Había una rancherita, qué alegre me decía, qué alegre me decía. Nunca te fíes de amores, menos de promesas, que si te dan calabazas, verás lo que son ardores. Y allá en el rancho grande, allá donde viví. ¡Arriba, arriba! Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía? Tango Sławomira Mrożka w Warszawskim Teatrze Współczesnym. Reżyseria Erwina Aksera. Znakomite przedstawienie. Niech wuj też mi wybaczy. Zawiodłem wujcia nadzieję, ale niech mi wuj wie, że to niemożliwe. Nie. Nie chcą o niczym wiedzieć. Opanuj się. Wstań. Żeń się. Załóż rodzinę. Myj zęby. Jedz widelcem i nożem. Niech świat znów usiądzie prosto i nie garbi się. Zobaczysz, że nam się uda. Ja umywam ręce. Arturze, połóż się, zrobię ci kompres. Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdziemy idei. Edek, nie wypuszczaj stąd nikogo. Znajdźcie mu coś, niech da spokój. Muszę wyjść, mnie się ciasto przypali. Może i lepiej mu się nie sprzeciwiać. Jest ich dwóch. Co wujcio proponuje? Czy ja wiem, może Bóg? Nie chwyci, to już było. Zapytajcie Edka. On ma rozsądek. Jak on coś powie, to można mu wierzyć. Tak, Edek to mądrość zbiorowa. A ty, Edek? Postęp, proszę pana. Jak to należy rozumieć? No w ogóle, postęp. Ale jaki postęp? Postępowy, do przodu. Znaczy się naprzód? Tak jest, przodem do przodu. A tył? Tył też do przodu. Ale wtedy przód będzie z tyłu. To zależy, jak popatrzeć. Jeśli od tyłu do przodu, to wtedy przód będzie z przodu, choć od tyłu. To jakieś mętne. Ale postępowe, proszę pana. Najważniejsze zdarzenie z Mrożkiem. I pomiędzy nami, i w jakiś sposób w mojej, jakby to nazwać, karierze czy działalności za granicami kraju. I myślę, że w jakiś sposób także w jego życiu to zaważyło, to za dużo powiedziane, ale miało jakieś znaczenie. To było przedstawienie tanga w Düsseldorfie. Temu przedstawieniu, to znaczy Mrożkowi, ja zawdzięczam dalsze moje losy na scenach zagranicznych. Mrożek tą sztuką trafił w coś innego niż w Polsce, ale nie mniej aktualnego niż w Polsce. To jest, jeśli o mnie chodzi, ślepy los, dlatego że ja zbyt mało znałem wtedy Niemcy i zbyt mało znałem tamte stosunki, społeczeństwo, żeby wiedzieć, co to będzie znaczyło, co ja robię. Na wyczucie takie, na instynkt, pewne postaci, tam jest taka postać tego wuja, którą tutaj grał Fijewski, takiego oportunisty starego. To mnie się widziało, że to jest von Papen. To jest jeden, to jest wybitny polityk konserwatywny, który wziął stronę Hitlera, dał się skłonić do współpracy z Hitlerem. I to wiedziałem, że aktora tak mogę informować. Może tam jeszcze jakieś takie sprawy były. Człowiek jak żyje w miejscu, to się przystosowuje i zaczyna rozumieć, o co chodzi tamtej publiczności, ale przesadziłbym, gdybym powiedział, że wszystko było świadome. Ja starałem się iść za Mrożkiem i ja uważam, że to, co mu osobiście w życiu zawdzięczam,
to jest to, że on mnie od razu wsadził na bardzo wysoką, na taką trampolinę, która mnie podrzuciła bardzo wysoko, a w ogromnej mierze zawdzięczałem to Mrożkowi w pierwszym rzędzie, teatrowi polskiemu, jaki był wtedy, a był nieznany, a przecież ja też soki czerpałem stąd, Ewie Starowiejskiej, która zrobiła wtedy w takim tym stylu z jakoś związanym z Popartem, w którym ona siedziała, bardzo oryginalną inscenizację plastyczną. Także to związało moje losy z Mrożkiem. Oczywiście poza tym wytworzyła się przyjaźń, nie wiem, czy ten sukces ją stworzył, czy jakiś przyciąg. Mrożek dla mnie zawsze był człowiekiem atrakcyjnym. Jest inny niż ja, bo jest milczący i rozgadywał się raczej po zażyciu pewnej dozy lekarstw, których używaliśmy polskim zwyczajem, także za granicą. Wtedy się rozgadywaliśmy, ale on jest tak inny, a tak interesujący, że a poza tym polubiłem go po prostu. Po raz pierwszy zawodowo zetknąłem się z Mrożkiem jako dramaturgiem od razu po skończeniu szkoły, ponieważ dyrektor Akser, kiedy zaangażował mnie do teatru, to tu już chyba z 300 razy, czy ponad 300 razy szło tango Sławomira Mrożka, które oczywiście widziałem, było fantastyczne. Było marzeniem w ogóle granie w takim przedstawieniu. I miałem przez wakacje nauczyć się roli Artura, żeby zrobić zastępstwo za pana Michnikowskiego, który już więcej nie mógł grać w przedstawieniu. Oczywiście całe wakacje uczyłem się na pamięć tego tekstu. Po powrocie, był to 68 rok, okazało się, że Mrożek jest źle widziany na polskich scenach. W związku z czym zostałem się z tym Arturem, którego szczęśliwie nigdy nie zagrałem, bo na pewno bym dobrze go nie zagrał. I to było moje pierwsze spotkanie z dramaturgiem Mrożkiem. No, potem, kiedy już zostałem dyrektorem Teatru Współczesnego po Erwinie Akserze, bardzo staraliśmy się, żeby nie zniknął Mrożek z afisza tego teatru. Tak się szczęśliwie złożyło, że rzeczywiście powstały nowe sztuki Mrożka, które myśmy tu mieli okazję i szansę wystawienia, tym bardziej, że mógł je też reżyserować Erwin Akser. To były Wdowy, Ambasador, Powrót do tej sztuki wcześniej niegranej u nas, Miłość na Krymie. To był taki tryptyk, który wykonał Erwin Akser w teatrze. A potem ja wróciłem do tanga. Ponieważ uznałem, że tango dzisiaj jest w ogóle innym utworem, inaczej brzmi niż wtedy i chyba tak się rzeczywiście okazało, że tak to jest. No. I już przy wcześniejszych premierach poznałem Sławomira Mrożka, który mi się wydał strasznie poważnym człowiekiem i pewnie takim jest. Dlatego, że całe jego poczucie humoru nie wpływa na to, że jest człowiekiem, który lekko traktuje wszystkie rzeczy. On traktuje bardzo poważnie, nie bez racji mówię o sobie, że jest profesjonalistą i chciałby być za takiego uważany, bo to jest prawda. Po drugie, jest dla mnie przynajmniej wspaniałym kompanem do rozmowy o istocie zagadnień, które wokół nas toczą się. Znaczy, on ma niebywałą zdolność trafiania w sedno. Tango napisał pan jako człowiek bardzo młody, 30-paroletni. Jak się później żyło pod ciężarem tanga? 34-letni. I ponieważ była to pierwsza sztuka, która miała sukces, to znaczny, co mnie ustawiło wtedy i na ciąg dalszy, ciężaru żadnego nie było. Było to raczej zdjęcie ze mnie ciężaru. A jaki temat uważa pan dzisiaj w Polsce za, no jakby, nie powiem, że najważniejszy, ale bardzo ważny dla literatury? Dla pisarza, czy dla muzyka, dla malarza, dla takiego czy innego artysty, temat dobry to niekoniecznie znaczy temat pilny, ani temat dobry dla publicysty, dobry dla polityka, dobry dla każdego kogo innego. Temat dobry to jest taki, który akurat skontaktuje z czymś dosyć
niezbadanym w danym osobniku, tak powiem, o artyście. I z tego może coś się zrobić dobrego. Znaczy może zrobić coś, zakomponować dobrego, skomponować jak się jest kompozytorem, czy namalować jak się jest muzykiem, czy napisać jak się jest pisarzem. Czy talent pisarski idzie w parze z mądrością? No, jak świadczą przykłady, to niekoniecznie, ale jak jest w moim wypadku, to mnie nie osądzać. Nie, ja nie o pana pytam. Chciałam zapytać, jak pan sądzi, skąd w tak wielu pisarzach tak pretensje do występowania w roli mędrca? Jeśli chodzi o nasz kraj i naszą społeczność, no to, to nie tyle są pretensje, ile jakby przyzwyczajenia, czy też nawet wymagania ukształtowane przez naszą historię dosyć już długą. Więc nie oni to wynaleźli, to po prostu się wzięło z naszej historii. Jakie wrażenie robią na panu tłumy, które przychodzą na spotkania z panem? Zawsze jestem przygotowany, że to w pewnym momencie się osłabnie i skończy. A jeżeli ciągle się jeszcze nie kończy, to jestem im wdzięczny, że przychodzą. Ale lubi pan bezpośredni kontakt z czytelnikami, rozmowy? To jest też właśnie jedna z tych stron sympatycznych dla mnie, to znaczy i pożytecznych, jak powiedzieć, które lubię i z których korzystnych. To jest doświadczenie, które mi sprawia, a potem zupełnie po prostu to lubię, pod warunkiem, że oczywiście, że to nie jest bez przerwy, że to jest od czasu do czasu i że to jest w warunkach jakichś takich, no w takich, jakich to bywa na ogół, czyli wszystko w porządku. Słoneczniki to jakby słoneczko. Tak jest. Tak. To zapraszam. Są talerzyki, są. Jak trzeba. To są. Ale ktoś pokroi ten tort. Tak, ty tylko zrób cięcie. A my... Znaczy ja zrobię pierwsze cięcie, ale to idzie. To jest za duży kawałek. To zaśpiewamy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Sławek był w Meksyku, to mówię, jak ci tam w tym Meksyku? A on mówi, no siedzę w tych krzakach i piszę. A kiedy go zapytałem, że podobno są pożary lasów wokoło i czy to mu nie przeszkadza w pracy, to mówi, na początku chodziłem z żoną, żeby gasić ten las, a teraz sobie zatykam uszy tymi kulkami z waty i piszę. I dla wydawcy to jest najlepiej, kiedy autor pisze i nie było problemu. A teraz, wczoraj, kiedy go zapytałem, to jak ci idzie, to mi mówi, ja jak żołnierz, lewa noga do przodu, a potem prawa. I znowu lewa i potem prawa. Także to obrazuje w pewien sposób podejście Sławka do swojego życia i do pracy. A my jako wydawcy, ja jako wydawca staramy się po prostu spokojnie śledzić to i wykorzystywać. A na sam koniec chciałbym powiedzieć jeszcze, że kiedy mu przed chwilą powiedziałem, że pani mi zada takie pytanie, jak się z nim współpracuje, to powiedział, powiedz im, że dobrze. Siadać.
Siad! Czeka! Co kto mówi? Ha! 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 Oni gorsi. Up! Up! Oni także gorsi. Up! Coś powiedział? Mówię, że jak oni nawet lepsi, to my także lepsi. Równo! Ja nic nie mówiłem! A co żeś myślał? Ja nic nie myślałem! To co, nic nie mówisz? Nie jestem do końca pewien, czy mimo zajmowania bardzo poczesnego miejsca wśród dramaturgów polskich, czy do wszystkich dociera wymiar jego dramaturgii, jest jego istotność dla kolportażu polskiej dramaturgii i polskiej sztuki, jego ambasadorostwo polskiej kultury, jak i też niezwykła mądrość tego, co pisze. Jest! Zabawa! 100 lat. Nie mówiłem? To jest zabawa! 100 lat. Hura! 3, 4. Rany boskie, chłopaki, żeście mnie nie poznali, żeście mi stajera nie zagrali. Oj, diri, diri, da, siop, siop, oj, diri, diri, da, siop, siop, oj, diri, diri, da, siop, siop, życie! Mówiła mi Maryś, że mnie się nie boi, a ja jej powiadam, że mi się zagoi. Oj, diri, diri, da, siop, siop, oj, diri, diri, da, siop, siop, oj, diri, diri, da, siop, siop, życie! Sto lat, rany boskie, hej chłopaki, żeście mnie nie poznali, żeście mi sztajera nie zagrali. Oj, 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 diri dasiu, życiem, życiem, juhu, hu, 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 oj, diri dasiu, życiem, życiem, juhu, hu, 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 oj, oj, oj. Jak urodziny i prezent dla pisarza, to oczywiście dramat, wystawianie dramatu. I tu się jakby zaczęło nasze poszukiwanie i czytanie Mrożka na nowo. Bo nie od razu trafiłem na zabawę, szukałem różnych dramatów. I jednak okazało się, że ten tekst tak absolutnie nas zafascynował. Mówię nas, dlatego że no, jak wiadomo, w teatrze nie ma jednego twórcy, są współtwórcy, wszyscy pracujemy nad nim bardzo zespołowo. Mówię tu o mojej żonie, która jest scenografem, Marcelu Chyrzyński, który jest kompozytorem. O Tomku Szymszajnerze, Jurku Światłoniu i Błażeju Wójciku, którzy występują w głównych rolach. Zabawa jakby trafiła idealnie, to znaczy myślę, że ten tekst w sposób szczególny wyrasta z jakby z strefy człowieka, nie koło serca, nie koło głowy, ale gdzieś w trzewiach zaczyna gdzieś żyć. I to nas zafascynowało, znaczy jakby jego podstawowa wartość i niesamowita wieloznaczność. Pozdrawiam najpiękniej, mam ten zaszczyt być mistrzem ceremonii całej tej uroczystości. Czekałem na to całe lata. Teraz jest ten dzień, to jest ta chwila. Porzućcie wino i piwo i chodźcie.
Zostańcie za nami. Odsłonimy pomnik czwartego wieszcza. Porzucajcie to wszystko. Jest! 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 Niezawodna spraw pogarda tak wolni prawa dla nich, kochani. Jest jedynym w tym stuleciu, i to ja mówię nie z okazji rocznicowej, tylko tak poważnie myślę, pisarzem poza Wyspiańskim, myślę o Weselu, który wszedł w krew tego społeczeństwa tak, że jest cytowany, że to weszło do języka powszedniego, prawda, codziennego, jak z Mrożka, albo się cytuje Mrożka, albo mówi się tam przodem do przodu, tyłem do tyłu, czy coś, ja nie cytuję dokładnie, któryś z powiedzeń Mrożka. To jest wielka sprawa, bo to się mało komu takie rzeczy udają. To jest, cytujemy ciągle Wesele, wielu ludzi nieświadomie i właściwie po nim nikt dopiero mroży. Oglądamy, tak? Thank you.
Kiedy kilkakrotnie rozmawiałem ze Sławomirem Rożkiem, on za każdym razem, kiedy mówił o swoich rysunkach, miał do nich stosunek, powiedziałbym, lekko lekceważący. Zawsze twierdził, że jest rysownikiem amatorem, a i to, co robi na kartkach papieru, to są właściwie, to jest dodatek do jego głównej twórczości. Nie wiem, czy to była kokieteria, skromność, czy tak rzeczywiście myśli, ale oczywiście zupełnie się z nim nie zgadzam, ponieważ dobry rysunek satyryczny to jest to taki rysunek, gdzie harmonijnie ze sobą współgra forma i treść, to, co jest plastyczne i to, co jest literackie. I wydaje mi się, że w rysunkach Sławomira Mrożka te dwa elementy idealnie do siebie pasują. Oczywiście z lekkim wskazaniem z natury rzeczy na literackość, ale są to rysunki, na których się wychowałem i jak powiedziałem, zupełnie się nie zgadzam z ich autorem i uważam, że są świetne. Okropnie mi imponuje, że można przeżyć 70 lat, być przyjacielem ludzi i jednocześnie jednym z największych samotników, być intelektualistą, który potrafi nasmarować palcem na ścianie frywolny rysunek, potrafi zaprotestować przeciwko wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do pewnego kraju, a jednocześnie potrafi napisać w felietonie, że w Konstytucji Polskiej brakuje słowa kurwa. Wydaje mi się, że to jest imponujące i taki fenomen powinniśmy hodować, przyglądać się mu, rozumieć, próbować rozumieć, ale nie próbować do niczego go przymierzać. Przymierzany sam do siebie jest największą wartością. Bez żadnego przygotowania odegrałem już parę ról. Zresztą... 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje. Recibe la puerta, muy atento el oído, puertos que no hacen ruido, que son cortas. Szaleństwo! Ura! Brawa! Wszyscy biją brawa, bo inaczej nie odzwonię do konika. Ten pan okularach nie bije. Całe szczęście. Chodźcie milczliwo, chodźcie za nami. Odsłonimy pomnik czwartego wieszcza. Porzucajcie to wszystko. Jest! 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 Niezawodna, spraw pogarda, tak wolni, brawa tam, kochani. Zabierajcie ich w tany, dołączajcie! Dołączajcie, idź z Krakowa! Idź z Krzeszowic, idź z Płaszowa! Idź z Nowej Huty! I jeden facet z Porzęcina też może dołączyć!